Thank you, Brahma. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий, здравствуйте, я говорю, не люблю наши кухни. Вони вчальні. Поза тим мам зле спорядження, бо генеральні дівчини цей час древні коша тримають мене на дистанс і через то мам проблем запаковувати. Сорі, що сідзе, то є стендап, тут повинен встати, але я стоїть, то мам ренце зайняти. А поза тим, побачить, чи стоє, чи сідзе. Jeden chuj, tak jestem na tym samym poziomie, dziewczyny wiedzą o co chodzi, nie? Dziewczyny wiedzą o co chodzi. Moja była przeszczęśliwa z tego powodu, ale się nie dogadaliśmy, ale to nie chodzi o to, że to jaki jestem, że jestem niski i tak dalej. Michał, co ty wiesz o niskości? Spójrz, tutaj jest. Prawdziwy fajer i specjalista. Nie dogadaliśmy się, bo mimo, że wszystko fajnie się układało, ona wyszła firanki, wymieniała żarówki na suficie, ja wycierałem kurze na szafkach, sprzątałem podłogę, odkurzałem dywan. Poróżniła nas jedna rzecz. Ona miała podwodę na polo, a ja miałem podwodę na golfa. Wiem, słabe. Więcej tego nie powiem. Generalnie powiedzcie mi taką rzecz. Co was denerwuje na co dzień? Co was wkurza? To taka cisza. Mnie wkurza ignorancja. Ignorancja to jest coś, co mnie bardzo często spotyka. Na przykład, podchodzę do dziewczyny i pytam. Czy śpisz się ze mną? Nie. Następnym razem podchodzę. Cześć, może jakieś spójna kolacja, coś tego? Nie. To poszło do takiego stopnia, że ostatnio podchodzę do dziewczyny, pytam się, przepraszam, która godzina? Nie. Ostatnio czytałem fajny artykuł, że amerykańscy naukowcy udowodnili, że ludzie wierzą w to, co udowodnili amerykańscy naukowcy. Ale powiedzcie szczerze, znacie jakiegoś amerykańskiego naukowca? Mnie do głowy przychodzi tylko jeden, Tony Stark z Avengers. No ale to jest postać fikcyjna, tak? Nie oszukujmy się. Ale Tony Stark ma jedną cechę. Pewność siebie. To on powiedział o sobie geniusz, miliarder, playboy, filantrop. I tak sobie pomyślałem, kurde, fajnie by było być takim, nie? Tylko muszę odpowiednio nisko zawiesić poprzeczkę. I tak. Mówię, geniusz. Kurwa, jako jeden z nielicznych ludzi na świecie potrafię prawidłowo wyłączyć mi to sosenkę. Miliardy. Wysokość mojej renty to jest około $300. Kurde, na Filipinach miałbym własną plażę. Obsługę i chatę. To jest to. Playboy. No tutaj nie zaszalejemy, ale podobno niewidome dziewczyny nie patrzą, jak wygląda ich partner, także spoko, nie zwracają na to uwagi. No i filantrop systematycznie lajkuje wszystkie akcje charytatywne na fejsie. Jak już wspomniałem, jestem takiego dość ekscentrycznego wzrostu. I na przykład jak idę gdzieś na zakupy, to po pierwsze, wiadomo, chule, nie mam co wziąć zakupów, więc jedyne, co jestem w stanie przytargać do domu, to jest czteropad i gumy. Ostatnio chciałem kupić prezerwatywy, no i oczywiście gdzie były, na samej górze. Więc poprosiłem taką bardzo miłą panią ekspedientkę, pomogła mi, podała, potem zaprosiła na zaplecze. No i niestety wróciłem do domu z pustym opakowaniem. Parę dni temu byłem w Stokrotce. Musiałem kupić Jacka Danielsa. Oczywiście gdzie stał? W samej górze. Nie było żadnej ekspedientki, także wybicie na zapleczu nie wchodziło w grę. Więc poprosiłem takiego starszego pana, który przychodził. Okazało się, że też lubi Jacka Danielsa.
zaczęliśmy się wymieniać jej doświadczeniami, z czym najlepiej smakuje i tak dalej. Zachęciłem go do tego stopnia, że wrócił sobie wziął tę butelkę. Podchodzę do kasy i go baba do mnie, kasjerka, dowód poproszę. Ja pierdolę, to egzamin. Dobra, wyglądam jak dzieciak z młodą z greda, ale bez przesady. Co, rodzice mnie wysłali, patologiczna rodzina wysłała, ale to chodzącego kolesia po alkohol? Widać chyba, że nie mam 8 lat, tak do cholery. I tak, kurde, się zastanawiam, chciałem tym spróbować wytłumaczyć to, dlaczego ona mnie wzięła za dzieciaka. I wiecie co? To chyba przez te ciuchy. Bo nie oszukujmy się, tak? Ciuchy kupuję w sklepie 5-15, nie? I to nie te zajebiste dla 15-latków, to te chujowe dla 10-latków. Pojawia mi się coś takiego, że ostatnio byłem chory. I to nie jest fajne, tak jak choruję, to oni chorują, po prostu walczą o życie. I ja sobie pomyślałem, jak się ta kobieta choruje. To ona ma przestrzenie, bo tak, musi ogarnąć dom, musi ogarnąć dzieci do szkoły, do przykanapki, musi ogarnąć męża, wysłać go do pracy. I sama też często idzie do pracy, po prostu szkoda jest i wziąć wolne. Bo urlop trzyma na specjalne okazje. Na przykład jak stary będzie chory. Generalnie moje życie jest poukładane. Pracuję w kancelarii prawnej. Mam też własną firmę. Porównałbym moje życie do maszyny totalizatora sportowego. Wszystkie piłeczki są poukładane kolorami, tak jak należy. Ale gdy piję i przekroczę tą taką jedną malutką, cienką, czerwoną linię, to wtedy dzieje się bardzo źle. I zamieniam się jak doktor Banner z Avengersów Hulka. Nie pamiętam wtedy, co się dzieje, robię dziwne rzeczy. I jedyna rzecz, która pomaga mi na drugi dzień, jak się budzę na kasu, poukładać wszystko w całość, to jest analiza historii płatności kartą kredytową. Na koniec chciałbym wam powiedzieć, że dopadła mi jeszcze jedna taka dziwna, nie wiem, choroba. Dowiedziałem się o niej z telewizji. To jest zespół niespokojnych lub. Wiecie, że coś takiego jest? Ja do tej pory nie wiedziałem. Owszem, nie lubię, że na przykład moje nogi się dotykają. Lubię, jak coś między tymi nogami jest. Nie, na przykład kołdera. Jeszcze lepiej, jak między nogami jest damska noga. To już jest w ogóle fajnie. A najlepiej, jak do kontentu z tą nogą jest reszta damskiego ciała. Ale niestety, nie oszukujmy się, spanie z dziwkami jest bardzo drogie. Ale na przykład w niektórych krajach, w Holandii, jest coś takiego, że na przykład, nie wiem, albo osoby niepełnosprawne, albo te, które mają problemy na tle, tam nie wiem, seksualnym, popędu, mogą iść do lekarza i jest coś takiego jak prostytutka na receptę po prostu, nie? I się tak zastanawiam, kurde, jak to wyglądało w naszym kraju, nie? Biorąc pod uwagę poziom naszego Narodowego Funduszu Zdrowia, to pracownicy byłyby chyba w wieku mojej zmarłej babci. Więc nie wiem jak wy, ale ja będę dalej chodził prywatnie. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo, Wielkopolski. Bardzo dobra robota.